czy w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanych mgłą w pojeździe silnikowym mogą być włączone tylko światła przeciwmgłowe przednie? Nie, moi drodzy. Moi drodzy Państwo, ze światłami jest tak, że my mamy narzucony obowiązek poruszać się na światłach mijania. Tak naprawdę to jest podstawowe źródło oświetlenia przez całą dobę, cały dzień, całą noc. Wyjątkowo, jeżeli tych mgły nie ma, jeżeli warunki atmosferyczne, przejrzystość powietrza i tak dalej nie jest w żaden sposób zakłócona, możemy tam sobie używać świateł do jazdy dziennej. Natomiast przepis ogólny narzuca na nas obowiązek używania świateł mijania. A dopiero tam dużo dalej w kodeksie, w ustawie Prawo o ruchu drogowym znajdziemy ten zapis, który mówi o tym, że jest możliwość używania tych świateł samodzielnych, ale ona jest, natomiast musimy pamiętać o tym, że mijania nadal muszą być, a już szczególnie gdy jest po zmierzchu, albo szczególnie gdy te warunki pogodowe nie są dobre. Dobrze. I też trochę w większości pojazdów tak działa przełącznik już w tej chwili, że nie da się włączyć przednich przeciwmgielnych bez włączenia mijania. Fizycznie to jest nawet niemożliwe. Najpierw musimy mieć mijania, potem sobie obracamy, czy włączamy, uruchamiamy światełka przeciwmgielne przednie.